Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszej konferencji prasowej. Dzisiaj w Marinie spotykamy się w tym obiekcie takim należącym do miasta. Piękny obiekt, który jeszcze nie do końca też jest wykorzystany. Mam nadzieję, że kiedyś w perspektywie czasu będą tu stały łodzie piękne w tym porcie, że Wisła ożywi się swego czasu. Chciałbym na dzisiejszej konferencji w sposób szczególny przywitać naszego gościa z Warszawy, pana ministra Krzysztofa Szczuckiego, prezesa Rządowego Centrum Legislacji, który w ostatnim czasie jest bardzo zainteresowany miastem Grudziądzem ze względu na gigantyczne problemy, które to miasto ma, a chce służyć nie tylko jako komunikator wprost pomiędzy miastem Grudziądzem a rządem, ale także ze względu na posiadaną wiedzę i też wpływ na prawo, czy wykorzystanie tego prawa, aby to miasto mogło poradzić sobie z pewnymi problemami. Oczywiście podstawą tego do tych rozwiązań będzie przygotowywany raport w ramach kongresu, o którym pan minister będzie za chwilę mówił. Szanowni Państwo, zaczniemy troszeczkę od tematów, ja pozwolę sobie zacząć od tematów ogólnych, centralnych, że tak powiem. Państwo wszyscy słyszycie o takim enigmatycznym określeniu C40. Kilka lat temu wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę doskonale, że o tym, jakie zagrożenia mogą być, ale w sensie teoretycznym tworzone w różnych poziomach, w różnych kwestiach. Kiedy ktoś mówił o pandemii, to była rzecz tylko w zasadzie widzialna w filmach. Gdy mówiliśmy o wojnie jakiejś ludobójczej, to była rzecz to nie do pomyślenia, bo XXI wiek, wszyscy przecież powinniśmy tu zdawać sobie sprawę, że to są kwestie, które są niemożliwe. Dzisiaj sprowadza nas tutaj w tej sytuacji reakcja co do pewnego pomysłu. Państwo słyszeliście o C40. C40 Cities. Powstało takie stowarzyszenie, które skupia 100 najważniejszych, największych miast w Polsce. Między innymi do tego miasta przystąpiła Warszawa, tak jak Państwo słyszeliście. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej stał się jednym z głównych udziałowców, ale też orędownikiem pewnych zakresów, pewnych pomysłów, które dla społeczeństwa, powiem, europejskiego, ale także dla Polaków są bardzo groźne. Szanowni Państwo, dzisiaj wpływanie na to, jak mają się Polacy odżywiać, ile mają mieć samochodów, czy mają jeździć do pracy, jakiej szerokości będą ulice, prawda, czy ile mają rzeczy kupować do ubrania, jest rzeczą kuriozalną. Proszę Państwa, mamy XXI wiek, osiągnięcia cywilizacyjne są bardzo duże. Postępujący wzrost ekonomiczny dotyka w zasadzie wszystkich narodów w Europie. Polska także się bogaci, Polacy zarabiają więcej dzięki wzrostom pensji podstawowej, ale także dzięki pomocy rządowej, to trzeba tutaj przyznać, i te pieniądze dzisiaj są godnie w większości prawie wykorzystywane, służą polskim rodzinom. Jeżeli chodzi o C40, o to potencjalne i wielkie zagrożenie dla społeczeństwa polskiego. Proszę Państwa, no, aktywny udział w tworzeniu pewnej jakiejś dziwnej, chorej rzeczywistości jest dla nas nie do zaakceptowania. Gdybyśmy mówili o tych kwestiach klimatycznych, ochronie i tak dalej, to tutaj Grudziądz akurat w tej kwestii się wpisuje zupełnie praktycznie odwrotnie, bo jesteście Państwo świadkami, w Grudziądzu dokonuje się wielkiej rzezi drzew w lasach komunalnych. To znaczy wycina się na potęgę dziesiątki, jak nie setki, jak nie, już prawie już nie chcę powiedzieć tysiące drzew, gdzieś one znikają w pewnych pasach, obszarach, gdzie mieszkańcy w zasadzie od lat, dziesiątek lat byli przyzwyczajeni do tej szaty zieleni. W lesie komunalnym istotnie dokonuje się przerzedzenie tego lasu, wycinane są drzewa. To jest jakaś dziwna polityka, która nie jest spójna akurat z tymi założeniami C40. Wydaje nam się, że Grudziądz już tą negatywną stronę C40 wpisał się dosyć mocno, dlatego że pan prezydent wnosi ostatnio o redukcję miejsc do parkowania. Czyli zmniejszamy liczbę miejsc do parkowania przy targowisku. Jest to pewien element, który wpisuje się w ograniczenie swobody poruszania się samochodami w Polsce, bo to jest jeden też z elementów, który ogranicza także liczbę samochodów w Polsce gdzieś przyszłościowo, że prawda, obywatele będą mogli tylko korzystać z tylu i tylu samochodów. Dokładnie te propozycje zostały przedstawione. Także ilość spożywanego mięsa na rok na osobę do 16 kg. Proszę Państwa, to są jakieś absurdy. Ilość spożywanego nabiału na rok na osobę 90 kg. Dzisiaj to spożycie jest na poziomie 200 kg, czyli bardzo duże. Limity 2,5 tysięcy kilokalorii dziennie na osobę. No bo ograniczenie liczby samochodów do 190 na 1000 mieszkańców. Proszę Państwa, w Grudziądzu dzisiaj jest 60 tysięcy samochodów,
to gdybyśmy tutaj dostosowali się do tych proporcji, to ograniczenie będzie miało liczbę gdzieś około 15 tysięcy, czyli 1/4 samochodów w Grudziądzu pozostanie, a reszta chyba zostanie wyzłomowana. Proszę Państwa, są to chore, nieprawdopodobnie pomysły, które niestety są tak samo groźne, jak pewne elementy, z którymi spotykaliśmy się kiedyś, tylko teoretycznie, a jednak one się zdarzyły w naszym życiu. To wszystko może być prawdopodobne, jeżeli do tego dojdą politycy niepoważni, nieodpowiedzialni, ale też szkodzący strukturom społecznym w Europie, ale tu w Polsce. I to jest dosyć istotne zagrożenie, które tutaj zmobilizuje dzisiaj nas do wyrażenia protestu. Pan prezydent Kalmowski wpisuje się nie tylko przez likwidację, już tą politykę przyszłą parkingów, ale chociażby Państwo znacie modernizacje, które zostały przeprowadzone w mieście Grudziądzu, modernizacje ulic, dróg, które uległy radykalnemu przeważeniu. Taka główna ulica, która doprowadzi do specjalnej strefy ekonomicznej Warińskiego, do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego. Pamiętacie Państwo, jaka była szeroka, oczywiście została radykalnie zwężona, gdyby ktoś tam z miarą dokonał pomiaru i ustalił tą różnicę, bo to wszystko można to... Ale dzisiaj jest bardzo wąska. Dzisiaj dwa ciężarowe samochody, duże tiry, no, mają duże trudności, prawda, z przemieszczaniem się po niej. Odniesiemy się także do tematów kilku lokalnych. Oczywiście w związku z konferencją, która była poprzednia, dotyczyła bardzo wysokich czynszów na poziomie kilku tysięcy, jeżeli chodzi o zasoby komunalne, PGN, to skutkiem tej konferencji jest złożona przez nas interpelacja przez radnych Prawa i Sprawiedliwości do pana prezydenta, która domaga się od pana prezydenta zorganizowania konkretnego spotkania z udziałem zarządu, oczywiście MPG, z udziałem także klubu radnych, ale innych klubów radnych, niech inni radni Koalicji Obywatelskiej, czy też radni Sojuszu Obywatelskiego Grudziądza zainteresują się tym tematem, bo Grudziądzanie dalej tak nie mogą żyć, tak funkcjonować przy takich obciążeniach kilkutysięcznych na miesiąc za lokal komunalny w starej substancji. Proszę Państwa, to jest niemożliwe. To nie tylko ta zła polityka, jeżeli chodzi o zarządzanie substancjami komunalnymi, mieszkaniami komunalnymi, nie ma miejsca, ale ostatnio Państwo widzieliście, ci, którzy są z Grudziądza, reportaż przygotowany, który dotyczył odcięcia gazu w lokalu komunalnym 74-letniej osobie, która dba o lokal, która płaci systematycznie rachunki, a która zgłosiła do MPGN-u jakiś zły stan systemu wentylacyjnego, co było sygnalizowane jego czujką w domu, aczkolwiek miało to ponoć związek z gotowanym obiadem gdzieś u góry, ale to jest do rozstrzygnięcia przez fachowców. Natomiast sprawa ograniczyła się do tego, że MPGN przyjechał, prawda, i odciął temu panu dopływ gazu. No proszę Państwa, odciął mu dopływ gazu i ten stan w zasadzie trwa już 3 tygodnie. Gdybyśmy mówili tutaj o kategorii prawnej, to odcięcie gazu, proszę Państwa, w kontekście kodeksu karnego, przepisu artykułu 191, paragraf 1a, odcięcie mediów jest przestępstwem. Grudziądzka spółka na tak długotrwale pozbawiając lokatora gazu, prawdopodobnie dokonała tutaj przestępstwa. Możemy taką tezę postawić, ponieważ to reguluje prawo karne, kodeks karny, który się odnosi do tych spraw. I zresztą kolejny element, który jest bardzo związany także z odpowiedzialnością za stan techniczny urządzeń, które są w lokalach mieszkalnych, komunalnych. Tutaj także ustawa o ochronie praw lokatorów mówi w sposób dość jednolity. Dokonywanie napraw lokalu, naprawy lub wymiany instalacji, elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym najemcy, a zwłaszcza naprawy, wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej i cieplnej, wody bez armatury, ciągi wentylacyjne też wchodzą w grę, no niestety należy do właściciela lokalu, do administratora i on powinien to wykonać. I takie długotrwałe przetrzymywanie tutaj lokatora, najemcy jeszcze w tym wieku i osoby schorowanej bez gazu, bez możliwości ugotowania sobie obiadu, bez prawda, czynności higienicznych i tak dalej, bo to było także związane z funkcjonowaniem termy w tym lokalu, no jest niedopuszczalne, a tak jak stwierdza kodeks karny, jest naruszeniem prawa i tutaj skutki są takie, że nawet ktoś, kto dokonuje takich czynności, może podlegać karze do 3 lat pozbawienia wolności. Takie wyroki dzisiaj są w Polsce już.
takie wyroki są dzisiaj w Polsce zasądzone i dlatego przestrzegamy Pana Prezesa i apelujemy tutaj przy pomocy mediów, ale ja przeprowadzę jeszcze w kontekście dzisiaj tego uzasadnienia prawnego, z którym żeśmy się zapoznali osobiście z Panem Prezesem rozmowę. Rozmawiałem dzisiaj z radcą prawnym MPGN-u, telefonicznie co prawda, ale przedstawiłem mu zakres odpowiedzialności i ostrzegłem go, że w innym przypadku, jeżeli spółka nie udostępni tego gazu ziemnego, to niestety trzeba będzie skierować sprawę do grudziąckiej prokuratury. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Minister. Szanowni Państwo, proszę, przedstawiamy się. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. Muszę Państwu powiedzieć, że zacząłem dzisiaj bardzo miło ten dzień, bo postanowiłem spotkać się z grudziądzankami. Więc o poranku, po 8 rano w centrum miasta miałem okazję wręczać mieszkankom napotkanym, mieszkankom Grudziądza kwiaty i zapraszać je na kongres. Panie bardzo życzliwie te zaproszenia przyjmowały. Chciałbym zaprosić raz jeszcze nie tylko Panie, ale też Panów wszystkich mieszkańców Grudziądza i regionu na kongres, który odbędzie się 16 marca bieżącego roku, czyli już niebawem w Centrum Kultury Teatr Grudziądzu. Zaczynamy o godzinie 11. I Szanowni Państwo, warto już teraz przytoczyć trochę danych. To jest bardzo wąska część tego raportu, o którym już mówiłem, zapowiadałem i on będzie rozdawany 16 marca. W sytuacji, kiedy takie dane świadczą o złej sytuacji Grudziądza, wydaje się, że władze samorządowe powinny się skupić przede wszystkim na tym, a nie na wcielaniu mniej lub bardziej bezpośrednio ideologii, którą reprezentuje organizacja C40 Cities, czyli organizacja, która, tak jak pan radny Kosiński tutaj zauważył, właśnie zrzesza te największe miasta i proponuje ideologię, która no, z niczym nam się innym nie kojarzy, jak z pewną niechlubną przeszłością naszego kraju sprzed 1989 roku. Teraz to jest tylko krótki fragment, ale świadczący o tym, że naprawdę jest Państwo nad czym pracować i musimy wydyskutować rozwiązania dla Grudziądza i dla regionu. Przykład, to są dane zbierane w 2022 roku, więc częściowo pochodzą jeszcze z 2021, ale tutaj sytuacja nic na to nie wskazuje, żeby się poprawiła. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Grudziądzu, jako mieście tutaj na prawach powiatu, wynosiło 4825,20 zł. W sytuacji, kiedy średnia polska to 6001,02 zł. Średnia w województwie kujawsko-pomorskim to 5286,83 zł. To oznacza, że w stosunku do polskiej średniej krajowej w Grudziądzu średnie zarobki wynoszą 80%, w Toruniu 97%, we Włocławku 88%, w powiecie grudziąckim 83,5%, w całym województwie kujawsko-pomorskim 88%. Czyli widzicie Państwo, że te średnie zarobki w Grudziądzu w porównaniu do średniej polskiej, do średniej wojewódzkiej, nawet do średniej włocławskiej są niestety dużo niższe. Jeżeli chodzi o jednostki gospodarcze, podmioty gospodarcze, które są zarejestrowane w Grudziądzu, to na 10 tysięcy mieszkańców przypada 1680 takich podmiotów. W sytuacji, kiedy w województwie kujawsko-pomorskim jest to 1812, a średnia dla miast na prawach powiatu w tym województwie wynosi 2077, czyli również tutaj Grudziądz jest dość poważnie poniżej średniej. I ważny kolejny parametr to stopa bezrobocia. Zobaczcie Państwo, że w Grudziądzu bezrobocie wynosiło 11,5%, w sytuacji, kiedy w województwie kujawsko-pomorskim 8,1%, w Bydgoszczy 2,5%, w Toruniu 4%, we Włocławku też mniej niż w Grudziądzu 8,7%. Przypominam, w Grudziądzu 11,5%. Średnia dla miast na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 6,7%, a średnia dla wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce 4,9%. Grudziądz 11,5%. Jeżeli chodzi o udział bezrobotnych poniżej 25 roku życia, czyli tych osób, które rzeczywiście powinny intensywnie pracować, rozwijać swoje życie zawodowe, swoje rodziny i stanowić fundament naszej gospodarki narodowej,
to udział tych osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem wynosi 9,9 w Grudziądzu, we Włocławku 6, w Toruniu 6,7, w Bydgoszczy 5,8. Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż rok, czyli długotrwale bezrobotni, można powiedzieć. Kolejna istotna informacja. W Polsce taka średnia to 47,8, w Grudziądzu 56,6%, więc tutaj znowu w stosunku do średniej w województwie kujawsko-pomorskim 51,3, Grudziądz odstaje na tle województwa niestety negatywnie. Więc proszę Państwa, wydaje się tutaj nam wspólnie z radnymi, z osobami, które są zainteresowane poprawą sytuacji w Grudziądzu, że zamiast zajmować się zwężaniem ulic, zamiast zajmować się karczowaniem lasów, zamiast zajmować się różnego rodzaju ideologiami, to naprawdę jest ogromna przestrzeń, żeby wziąć się do pracy i wspólnie tutaj z osobami, które chcą Grudziądz naprawiać, zastanowić się, w jaki sposób można tę sytuację poprawić. Grudziądz jest pięknym miastem, ma wiele atutów i naprawdę dobrze by było skoncentrować się na tym, żeby ludziom żyło się tutaj lepiej, żeby młodzi ludzie w Grudziądzu chcieli zostawać, chcieli do Grudziądza wracać, bo naprawdę potencjał jest, tylko jest to potencjał niewykorzystany. Tutaj jeszcze korzystając z okazji, że mogę się z Państwem spotkać, to w tym kontekście pan radny mówił bardzo dużo i zwracał uwagę na istotne mankamenty dotyczące problematyki mieszkań komunalnych i socjalnych, bo też chciałem Państwu przypomnieć, że przewidziano w tym roku 1,650 mld w Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanego z budżetu państwa na rozwój mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego. Jednostki samorządu terytorialnego miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 80%, co tutaj też warto zaapelować do władz lokalnych, żeby z tego programu jak najszerzej zechciały skorzystać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Na skutek interpelacji, które ma zorganizować Pan Prezydent, abyśmy mogli w sposób rzetelny i prawdziwy rozwiązać istniejące problemy w mieście Grudziądzu, bo to nie tylko wysokość czynszów, o których mówiliśmy, ale stan techniczny, proszę Państwa, zasobów komunalnych, szczególnie zasobów socjalnych, jest opłakany. Gdybyście Państwo mieli się tam wprowadzić któregoś dnia do mieszkania, które zajmują rodziny, matki z dziećmi i tak dalej, to ręczę Państwu, że to by było po prostu niemożliwe. W tych lokalach nie dokonuje się przeglądów systemów wentylacyjnych. W tych lokalach wybuchają piece. Proszę Państwa, tu jest takie zdjęcie akurat z ulicy Narutowicza w dalszym ciągu bez reakcji MPGN-u. W dalszym ciągu po, nie wiem, dwóch tygodniach bez reakcji inspektorzy przyjechali, zrobili zdjęcie. Oczywiście ja przypomnę tylko, że piec kaflowy, urządzenie należy do właściciela budynku. Właściciel budynku jest obowiązany zarówno dokonywać przeglądów systemów wentylacyjnych, ale też naprawiać, odbudowywać zniszczone urządzenia piecowe. I to musi się dokonywać. Tutaj MPG no niestety, ale nie wywiązuje się kompletnie z tego zakresu podstawowego obowiązku, bo tak jak przywołaliśmy tutaj na wstępie ustawę o ochronie praw lokatorów, ona to po prostu gwarantuje. Ona to gwarantuje mieszkańcom i nakłada określone zobowiązania na spółkę komunalną. Oczywiście trzeba będzie dokonać rewizji, przeglądu tej substancji mieszkań socjalnych i tutaj zobowiązać Pana Prezydenta do tego, ażeby, no niestety, ażeby ponosić pewne koszty w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków mieszkaniowych.